Liczba pierwiastek trzeciego stopnia z 16 razy 4 do minus 2 i wszystko jeszcze do potęgi trzeciej jest równa. Widzimy po odpowiedziach, że będziemy musieli zamienić tą liczbę na potęgę o podstawie 4. W związku z tym zaczniemy przekształcać to wyrażenie tak, żeby się nam pojawiły same potęgi czwórki, no i następnie uprościmy to wyrażenie. W tym celu 16 możemy od razu zamienić na potęgę czwórki. Zamiast pierwiastka trzeciego stopnia z 16 napiszemy pierwiastek trzeciego stopnia z liczby 4 do potęgi drugiej. 4 do drugiej to jest właśnie 16. No i resztę na razie przepiszemy bez zmian. Razy 4 do potęgi minus drugiej i całość, tak jak tutaj mamy, do potęgi trzeciej. W tym momencie powinniśmy pozbyć się tego pierwiastka trzeciego stopnia. No i żeby to zrobić, to skorzystamy z takiego wzoru, który mówi, że jeżeli wyciągamy pierwiastek n tego dowolnego stopnia z jakiejś liczby a, to taki pierwiastek możemy inaczej zapisać jako a w potędze 1 n. To jest taki uniwersalny sposób na zamianę pierwiastka na potęgę. No i okej. No i właśnie teraz, korzystając z tego wzoru, pozbędziemy się tego pierwiastka trzeciego stopnia. Napiszemy po prostu liczbę, która stoi pod pierwiastkiem. To jest nasze a, czyli 4 do potęgi drugiej. No i całą tą liczbę podniesiemy po prostu do odwrotności stopnia pierwiastka, czyli do potęgi 1 trzecia, a resztę na razie przepiszę bez zmian, czyli razy mamy 4 do potęgi minus drugiej i całość do potęgi trzeciej. W tym momencie mamy już same potęgi czwórki i pierwsza rzecz, jaką zrobimy, to wymnożymy tutaj te wykładniki, ponieważ jeżeli jakąś liczbę podnosimy raz do jednej potęgi, a drugi raz do drugiej potęgi, to możemy te wykładniki pomnożyć. I tutaj po prostu będziemy mieli 2 razy 1 trzecia, czyli 2 trzecie. Także tak możemy uprościć tą sytuację. Napiszmy zatem, że ta pierwsza potęga jest równa 4 do 2 razy 1 trzecia, czyli 2 trzecie. No i reszta bez zmian, razy 4 do potęgi minus drugiej i wszystko do potęgi trzeciej. Sytuacja jest już coraz bardziej klarowna, no i w tym momencie moglibyśmy wymnożyć te potęgi 4 w potędze 2 trzecie i 4 w potędze minus drugiej. Jeżeli mnożymy dwie potęgi o takiej samej podstawie, tutaj taką samą podstawą jest liczba 4, no to wówczas wykładniki dodajemy. Czyli mielibyśmy w nawiasie jedną potęgą o podstawie 4 i wykładniku 2 trzecie plus minus 2, czyli tak naprawdę 2 trzecie minus 2. No i następnie musielibyśmy odjąć te dwie liczby, czyli tam pewnie sprowadzić się do wspólnego mianownika. I może, żeby tego uniknąć, to zamiast teraz mnożyć te potęgi, to my je po prostu podniesiemy do potęgi trzeciej. Czyli krótko mówiąc, tą potęgę podniesiemy do potęgi trzeciej i tą potęgę także podniesiemy do potęgi trzeciej, a dopiero potem wymnożymy je. Zrobię to dlatego, ponieważ zauważyłem, że jeżeli podniosę tą potęgę do potęgi trzeciej jeszcze i wymnożę wówczas te wykładniki, to 2 trzecie razy 3 skrócą mi się trójki i pozbędą się ułamków. Dlatego myślę, że ta droga będzie troszeczkę szybsza i prostsza i zrobimy właśnie w ten sposób. Czyli podnosimy tą liczbę, napiszę może powoli jeszcze, 4 do potęgi 2 trzecie do tej potęgi trzeciej, no i teraz to razy. Ta druga potęga 4 do potęgi minus drugiej, także do potęgi trzeciej. No i liczymy, ile to jest. Pierwsza potęga 4 do 2 trzecie razy 3. Trójki się skracają przy mnożeniu i zostaje po prostu dwójka razy. I ta druga potęga 4 do potęgi minus 2 razy 3 to będzie minus 6. No i teraz już po prostu musimy pomnożyć potęgi o tych samych podstawach. Czyli po prostu dodajemy wykładniki. Otrzymamy jedną potęgę o podstawie 4 i wykładniku 2 plus minus 6, czyli 2 minus 6, czyli to będzie 4 w potędze 2 minus 6, czyli minus 4. No i to jest odpowiedź do naszego zadania i taką liczbę mamy podaną w podpunkcie B.